sprawność uchwały w sprawie szaletu przy ulicy Kosmyrzowskiej. Do mieszkańców na osiedlu Złotej Jesieni. Tutaj była prośba o kontakt z radą w sprawie ponownego najmu. Do przewodniczącego sejmiku, pana Kazimierza Barczyka, wystosowano list z prośbą o zaproszenie ambasadora Włoch i przedstawicieli miasta Monte Cassino do wzięcia udziału w obchodach 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Do Zikitu poszło pismo, w którym umieściliśmy informację, że nie wnosimy uwag do podziału środków na remont dróg i chodników na rok przyszły. Do Domu Kultury Norwida poszła prośba o wypłatę wynagrodzenia za materiał filmowy. Do Zikitu skierowano pismo o doposażenie ogródka na ulicy Patyńskiej. I ostatnie pismo skierowane do MPO w sprawie stawiania koszy na śmieci w ciągach pieszych, nie zaś na środku zieleńców. Dziękuję. Pan Stanisław Góry, proszę bardzo. Proszę Państwa, od ostatniej sesji odbyły się 6 odbiorów, delegowań na odbiory. Między innymi pani Hałacińska, odbiorująca utrzymanie ogródków jordanowskich, pani Aksamin Urszula, odbiór w Szkole Podstawowej 82, oświetlenie sali gimnastycznej, Bartoszek Marek, odbiór pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, Adamek Robert, odbiór Szkoła Podstawowa 86, modernizacja instalacji elektrycznej, Szkoła Podstawa 82, oświetlenie sali gimnastycznej, kontynuacja i SP 82, naprawa oświetlenia zewnętrznego. Pani Agnieszka Łoś, odbiór doposażenia ogródków jordanowskich. Pan Wieldzicki Zygmunt, odbiór budowa oświetlenia osiedla Jagiellońskie na ogródku jordanowskim. Proszę Państwa, postarałem się tutaj wykonać prezentację taką króciutką. Od 29 listopada do 19 grudnia, czyli do dnia dzisiejszego. Bieżące utrzymanie otrzymałem od pani Haliny Hałacińskiej ogródek jordanowski Albertyński 13, gdzie są zaawansowane prace na temat doposażenia tego ogródku, czyli dosyć dokładnie wykładzinę sztuczną na terenie ogródka pod urządzeniem. To jest to samo. Tu jest pod urządzeniem poliuretan, tak? Poliuretan to będzie. I dzisiaj poszliśmy na odbiór z panią Łoś i jednak nie zostało to jeszcze wykonane. Ale to będę przy tamtym. Czyli następną prezentację będę omawiał. To jest wszystko od pani Hałacińskiej. I tu jest naprawiony chodnik Kalinowy 9, gdzie takie zapadliska były dosyć nieprzyjemne. Pani Aksamit Urszula, odbiór w Szkole Podstawowej 82, oświetlenie sali gimnastycznej. Tutaj dla przypomnienia powiem, że tych lamp, które wisiało w tej szkole, było ponad 40 takich żarówek, które były po 152. A tutaj mamy, zdaje się, 8, nie wiem, tak? 8? Panie Burszy, 8. 4. To jest pani Urszuli zadanie, no i zdjęcie też. Następnie odbiór pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, Bartoszek Marek, tu widać przed szkołą, gimnazjum. Proszę Państwa, modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej 86. Nie
Szkoła Podstawowa 82, oświetlenie, kontynuacja oświetlenia tej sali gimnastycznej i przy okazji tutaj na zewnątrz tej sali gimnastycznej. Tak. 82. I oświetlenie zewnętrzne, modernizacja oświetlenia. Pan Robert Adamek. Następnie pani Agnieszka Łoś, doposażenie ogródków jatanowskich w dniu dzisiejszym. I tutaj mamy osiedle Kazimierzowskie, uzupełnienie huśtawki podwójnej, w zawiesie i siedzisko dla małych dzieci do czerwonych. Druga huśtawka do sajny. I dla dzieci starszych płaskie płace huśtawki. Następnie doposażenie w urządzenie, tak zwaną karuzelę Staś. I urządzenia do tężyzny siłowej. Podwójny rower. Bardzo ważne te urządzenia są. Się prezentują i próba była tych urządzeń i wypadła poza tym. O. Kazimierzowskie 25, Piaskownica. Kalinowe 9, siedzisko z zawiesiem dla małych dzieci. I próba regeneracji urządzenia, które zostało spalone. Pani Agnieszka próbuje, czy wytrzymała. W całości tak teraz wygląda. To są te urządzenia, które zostały spalone. Proszę Państwa, na osiedlu Albertyńskim 13 w tej chwili tak wygląda sytuacja. No, troszeczkę byłem zbulwersowany tym, że zapraszają nas na odbiór, przy czym jeszcze nie jest wykonane. No i byliśmy zmuszeni nie podpisać w ogóle protokołu, ale to ukaraliśmy sami siebie, bo musimy w poniedziałek przyjść po turnie. Tu ma być wykładzina na tej powierzchni, ma być wykładzina czerwona, zielona i niebieska. Pod każdym urządzeniem inna. A jeszcze? To jest podkład. To jest podkład. To jest drugi podkład. Proszę Państwa, jeszcze wrócę do tego poprzedniego. No bardzo mi się nie podoba sprawa tego wykonawcy z tego względu, że bardzo mizernie uzupełnia te elementy i doposażenie w tym sensie, że dowoził urządzenia i kolejny porodnik i niedokładnie zostało to uzupełnione i to zostało zalecone też do pani Jarku, że to ma być wykonane. Pan Mięczycki Zygmunt, odbiór budowa oświetlenia osiedle Jagiellońskie 9. To jest ogródek Jordanowski. Proszę. Proszę, proszę. Mam takie prośbę w związku z tym oświetleniem, ponieważ okazało się, że przed odbiorem jeszcze lampy zostały dwie uszkodzone. Uszkodzone zostały otwarte drzwiczki, słupa, uszkodzone kable, bezpieczniki. Także jest prośba o informację do policji, do straży miejskiej, aby pan bardziej czujnie na rejonie patrolował ten teren. I druga prośba do radnych, którzy mieszkają w pobliżu, by zauważyli jakieś majstrowanie czy tych słupach, to też żeby zgłaszali. Widocznie bardzo przeszkadza to oświetlenie. Ci, co najbliżej mieszkają, to bardzo dobrze. Tyle, proszę Państwa, z delegowania poszczególne zadania.
są jakieś pytania do bieżących prac zarządu? Bardzo proszę. Ja chciałbym zadać, bo właśnie przed sesją rozmawialiśmy na temat profesjonalizmu. Panie Przewodniczący, no więc ja mam takie pytanie. Najpierw podjęliśmy uchwałę o tych, nie wiem jak, żeby nie urazić, tych ubikacjach, nazwijmy to, prawda? Najpierw podejmujemy uchwałę taką na terenie innego, na terenie innej dzielnicy, że będziemy budować takie właśnie ubikacje. Nie my, ale my podjęliśmy uchwałę, podjęliśmy, żeby były, prawda? I dopiero po tej uchwale Pan Przewodniczący wysyła pismo, jak dobrze usłyszałem, z zapytaniem, czy powrotna ta uchwała. Przeczytam może poświadczenie. Ale wydaje się, że jednak to powinno być na odwrót, że jednak wcześniej powinna być ta kompetencja. Znaczy ja w niektórych miejscach uważam, że jeżeli są wątpliwości, to wyjaśniam. A to tak naprawdę na Pana wniosek jest to zrobione, czyli mam nadzieję, że to, co przeczytam, będzie usatysfakcjonuje Pana, będzie to odpowiedzią na Pana wątpliwości. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos do bieżących spraw zarządu?